Siemanko. Dzisiaj gramy sobie właśnie znowu w Need for Speeda. Tym razem będziemy sobie przechodzić fabułę. Fabułę. Nasi pokonani pseudosojusznicy wzywają nas do nowego miejsca, żeby się pościgać. Jednakże wychodzi na to, że to będzie jakiś podstęp. W międzyczasie jeszcze sobie ulepszę tego Beetla. Nie, to nie będzie nasze auto na gonitwę. Spokojnie. Tylko na razie niestety nie mam jeszcze możliwości odblokowania tego całego kama, tej całej korwety. Także musimy mieć jakieś auto w zanadrzu. A jeszcze pamiętacie, że mieliśmy tego Golfa? Nie pozbyłem się go. Przemiałem blok. Ale jestem cymbał. No dobra, nieważne. Lecimy sobie na fabułę już teraz. Zmienimy sobie auto jeszcze na tę misję na Golfa. I to będzie na tyle z Golfem. Jeśli chodzi o wyścig. Sobie jeszcze ulepszę tego garbusa, żeby jakoś lepiej jeździł. Na razie dwa auta, Golf i Garbus, są takie prowizoryczne, wyścigowe. O, paczuszka. No to nie będę na razie brał. Bo te paczki wiążą się z tym, że później musimy uciekać przed policją. A nie chce mi się teraz tego robić. Skupmy się już na fabule. Nagrywam tamte odcinki na zapas. I tak szczerze, przez te parę dni, no, jedyne co mogłem robić, to grindować. I udało mi się wygrindować. To nie samochód, na jaki? Na ucieczkę? A nie, what the hell? Czemu każe? Ale dobra, dobra, tak, chcę zmienić. No i widzicie, trochę zaszalałem, no i chyba nie był zmieniony wygląd tego Golfa ostatnio. Jeszcze pamiętam szczerze. Tak sobie wygląda. Wyprzyjąłem go też całkiem porządnie. 340 punktów. Nie, to nie jest nasze najmocniejsze auto. Jest jeszcze jedno mocne. O, właśnie. Właśnie. To jest nasz Hudson Hornet. Teren. Już prawie na maksa. Niedługo będziemy mogli zrobić super konstrukcję z niego, bo właśnie braki można ulepszyć na super konstrukcję, kiedy są na maksa ulepszone. O, to jest zarąbiste auto. A, bo my tu musimy wszystkie auta wybrać. Dobra, dobra. No i teraz ten Mustang nie jest wcale taki mocny. Jeszcze auto do driftu kupiłem nowe. I teraz brakuje nam w zasadzie wyścigowego. Ale wszystko w swoim czasie. Lecimy z fabułą. Jess? Ty? Co wy tu robicie? Miałam spotkać się z Jimmym, starym klientem. Ale Katrina chciała rewanżu. Zadzwoniła do mnie laska z Ligi 73. Łapka. Navarro. No właśnie. Czyli jednak to była pułapka. Dobra, nasze auto są prawie na maksa ulepszone. To nie ma znaczenia, ilu na nas policjantów wyślą. Mac, co się dzieje? Okej, helikopter policji wycelował we mnie reflektor i straciłem panowanie nad wozem. Oho. W porządku, ukryłem się pod wiadukiem. Będą kraść auta. Na te reflektory. Ludzie, ten helikopter emituje coś, co trafiło Maca. Trzymajcie się z daleka. Cholera! Jess? Sorry, w porządku. Przebiłam się przez blokadę. Śmigłowiec do centrali. Mam na myszce jeden z celów. Uruchamiam Skyhammera. Cholera, teraz leci za mną i rozwala Skyhammer. Przeskupić reflektor. Dojedź do tego ronda przy placu budowy. Dam się złapać. Nie, nie włączaj. Ruchy! Ruszam się, ruszam już.
Staram się omijać. No, dawaj, dawaj. Jadę. Pomogę ci. No dobra, Mac. Mac? Wóz stanął! Mac! Hej, brzydalu! Tutaj! Znowu działa. No. Wynoszę się stąd. Mam u ciebie teraz wam pokażę pełnię możliwości tego auta. Lęka decyzja. Musimy się wydostać z miasta. Gliny stanowczo przestały rzadko. Zgadzam się. Zgadza się. Musimy spadać. Będę leciał kanałem. Helikopter aż tak nie zaryzykuje i mnie zostawi. Prawda? Śmigłowiec, czemu nie ścigasz samochodu? Nie ma szans. To jest za wąski na upadek. Co za wariat. Będę musiała zadzwonić do szefa policji i zapytać, czy nie mają kogoś dobrze wyszkolonego. Nie, dam radę, proszę pani. Tak myślałam. Navarro? Naprawdę jesteś zaskoczony? Jeśli ona za tym stoi, to przygotujcie się na coś paskudnego. Neru, nie wypał mnie. Ała! Jak mnie obróciło? What the fuck? Długo tak nie pociągnę. Muszę dotrzeć do Jess. Jadę. Dawaj! Już prawie na miejscu! Gotowe! Jess? Dobra, teraz na Jess się przysiadamy. Uczcie się, chłopcy! Baba! Tam, to nam da trochę swobody. Żebyśmy mogli swobodnie zejść na zawał? Spotkamy się za miastem i ostrożnie. Na to jest już za późno. Jakby rzuciły się na nas wszystkie cholerne siły policyjne. Można by pomyśleć, że serio. Jess! Prawdziwymi przestępcami. Źle pojechałem chyba, co nie? Niekoniecznie. Żartujecie? Śmigłowiec wrócił. Przynajmniej jest poobijany. Nie pozwól, żeby... Wiem. Raz przydzwoni i po nim. Ała. Cholera! Policjanci to są wariaci. Spróbuję ich zgubić w zaułkach. Przynajmniej helikopter za tobą nie poleci. Nawet Schuler by na to nie stawiał. No. Skończyło się wybuch. Lecisz za samochodem. Familia będzie patrzeć. Jeśli tego nie zrobisz, lepiej poszukaj sobie nowego miejsca zamieszkania. Jezu, ten gość oszalał. Niech zgadnę. Poleciał za tobą do zaułku. Ale nie wyceluje we mnie. Kurde. Co za widok. Ale mnie wypychają tym Mustangu. Dawaj, kida. Jadę obwodnicą, a wy gdzie jesteście? Jadę na południe, tak samo. Nowy plan. Spotykamy się na 620. Jest w budowie, na miejscu jest mnóstwo sprzętu. Rozpętajmy piekło i zabezpieczmy ucieczkę. No dawaj. Przygotujcie się, goni mnie chyba połowa oddziału policji w Silver Rock. Za mną drugie pół. A mnie wybrał śmigłowiec. Jesteście... Mac? Sorki! Przejeżdżamy! No, oni sterować już. Zapaszamy się jako ekipa. Jeśli schrzanimy, schrzanimy to razem. Nie ma mowy. Uciekniemy stąd. Atakuje cel wyłącznikiem. Jess, nowy plan poproszę. Przed nami tunel. Zniknę z oczu helikopterowi i przebijamy się na pustynię. Jak ich zgubisz, będzie po tobie. Nigdy nie fuck. Dobra, skasowanie w sumie. Gdzie za tunel? Centra, zgubiłem cel. Nie! Lecz na drugą stronę i... Dobra! Chcesz zagrać ostrzej? Jess? O, chłopcze! Dobra, chłopcy. Spadamy stąd. Kurde. Ta familia robi się coraz groźniejsza. GT4. Charger. Challenger. O, Challenger, no Charger jest takim silnikiem. Na wierszu. M3. Robi się coraz ciekawiej. Cieszę się, że dotarłeś w jednym kawałku, Taj.
Ledwo. Mieli urządzenie, które nazywa się Skyhammer. Potrafi z miejsca wyłączyć silnik samochodu. Navarro im je dała. Skyhammer, mówisz? Wiesz coś o tym? Może. Musiałbym je zobaczyć, żeby mieć pewność. Ukraść prototyp familii, podczas gdy wszyscy gliniarze szukają nas w centrum. To wszystko? Świetny plan. Co teraz? Tyler! O, jeszcze cię nie wsadzili. Spotkajmy się. Nie mogę jechać do centrum. Za bardzo wkurzyłem glinę. Myślisz, że nie wiem? Wysyłam ci namiary na miejscówkę za miasto. Jesteś w drodze? W sumie nie mam nic lepszego do roboty. Wiem, ale ja mam, więc się pośpiesz. No dobrze. Gdzie my to mamy? Okej. Schuller ma dla nas pewnie nowe ligi. Co to tym razem może być? Teren? Wyścig? O, tutaj już. Proszę, czy to nie wróg publiczny numer jeden? Założę się, że jakiś glina miota teraz rzutkami w twoje zdjęcie. Nie wątpię. Co tam? Bukmacherzy dają 100 do jednego, że dostaniesz się do gonitwy banitów. Mało prawdopodobne, ale można zwiększyć szanse. Wiesz, że nie mogę się ścigać w centrum. Ej, jest pełno lig ulicznych poza miastem, młody. Jest Huk Bomba, Grupa Wolne, Ember i inne. Mogą ci pomóc z familią, jak ładnie poprosisz. Jak familia weźmie nas na cel, będziemy potrzebować wielu sojuszników. Dobrze, jesteś moim asem, młody. Mam cię na oku, póki karty nie będą leżeć na stole. Podobie mi się to. Dużo misji i dużo odcinków. Fajowo. Co teraz? Co teraz mam robić, gro? No nie mogę ten... Nie mogę zacząć kolejny lig. Kolejnej ligi. Bo kurde, bele... O, tutaj widzicie. Ona 300 prawie ulepszona ta auto mojego driftu. Kurde, bele. Srebrna szóstka, grupa wolne Ember. A to mamy ulepszone, fajnie, tylko... Nie chciałbym już teraz zaczynać tego. A, jeszcze jedno, nie mówiłem wam. Rozbiłem wszystkie billboardy, które miałem odkryte. Zostało 5 do wszystkich, ale muszę sobie więcej pojeździć, żeby je znaleźć. Dużo misji, fajnie. Czyli będziemy mieć tak 4 odcinki. W porządku. Co bardzo mi się to nie podoba. Kurde, dopiero po 5 rozdziale będziemy mieć odblokowaną tą korwetę. No. A, w rozdziale 5. To jest rozdział 4 jeszcze, z tego co wiem. Czyli menu główne, no to jest rozdział 4. Czyli jak pokonamy wszystkie te ligi, będziemy mieć rozdział 5 i któryś z tych lig odblokujemy korwet, to dopiero ja cię kręcę. No i got the problem. Niestety. Kurde, wybrałem sobie takie auto na gonitwę banitu, żeby sobie stuningować. Ach, jeszcze się okaże, że tuż przed gonitwą dopiero je odblokuję. Ja cię kręcę. Wszystkie auto odblokujemy w tym.
Lipson, to jest naprawdę super autko. Nie wiedziałem, żeby ktoś nim jeszcze przechodził grę. Dobra, no. Garbusem sobie pojeździmy jeszcze. Lepsze garbusa i będziemy gotowi. Chyba na tyle w tym odcinku. Krótki, bo krótki, ale nie będę zaczynał League, bo ten odcinek by trwałby godzinę. Takiego na pewno nie obejrzycie. Dobrze. Dzięki za uwagę. Widzimy się już w następnym. Zaczniemy sobie tym razem chyba od wyścigu. Także do następnego.